Pomysły rodzą się w głowie nauczyciela i w głowie uczniów. Najczęściej jest tak, że z pomysłem projektu wychodzę sama, a wspólnie z uczniami zastanawiamy się dokładnie nad tym, jak mógłby brzmieć temat tego projektu, czego chcą się uczniowie dowiedzieć i jak chcą, żeby ten projekt przebiegał. Pracując z uczniami metodą projektu, staram się, aby byli bardzo samodzielni, czy nawet bardziej samodzielni niż mają taką możliwość normalnie na lekcjach. Bardzo ważnym elementem jest dla mnie współpraca z instytucjami i z różnymi gośćmi, których mamy możliwość zapraszać do szkoły albo jeszcze chętniej my możemy uczestniczyć w różnych miejscach kultury, gdzie te projekty są realizowane, czy odbywa się jakaś część realizacji tego projektu. Cennym doświadczeniem była dla nas również realizacja projektu wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Efektem tej współpracy był performance, czyli otwarte spotkanie, otwarte nie tylko dla muzeum, ale również dla naszych gości ze szkoły, dla rodziców, dla całej społeczności szkolnej. Dając uczniom możliwość realizacji projektów kulturalnych, daje im możliwość dodatkowej, bardzo twórczej pracy, która bardzo często nie ma miejsca, przynajmniej nie w takim wymiarze, na lekcjach. Osobiście, jako nauczyciel, jako osoba, która spotyka się z tymi uczniami na co dzień i uczy ich informatyki i języka francuskiego, podczas realizacji projektu widzę tych uczniów z zupełnie innej strony. Widzę ich większe zaangażowanie, widzę ich otwartość, widzę ich, no właśnie, pasję, zainteresowanie i widzę ich radość tak naprawdę z tego, że mogą zrobić coś innego niż to, co proponujemy uczniom podczas zajęć szkolnych. Jest to zachęcanie ucznia do wychodzenia do różnych instytucji kulturalnych. I to wychodzenie odbywa się czasami w trakcie lekcji, ale głównie właśnie po zajęciach lekcyjnych. I bardzo często później uczniowie sami ciągną swoje rodziny, chociażby do wspomnianego wcześniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, albo do kina, na bardziej zaangażowane kino, którego być może nie odkryliby, gdyby nie realizowali właśnie tych projektów. Więc wszystkich bardzo gorąco zachęcam i polecam realizację projektów edukacyjnych.